Siemanko, z tej strony Koli, witam was w kolejnym odcinku serii MPG. No i dzisiaj, słuchajcie, nastał ten dzień, w którym już obora jest wybudowana. Zaraz zobaczycie, no jakie zwierzęta i tak dalej. No wydaje mi się, że to jest no fajny etap właśnie w gospodarstwie. Już teraz będziemy mogli zarabiać jakby ze zwierząt. Wiadomo, że trzeba zakupić najpierw maszyny zielonkarskie, jakąś tam łąkę w dzierżawę wziąć i tak dalej. Ale to spokojnie, wszystko się ogarnie. W końcu no coś, w końcu coś nowego, czekaliśmy trochę na te papiery też, pozwolenia o budowy, o projekt i tak dalej, bo wiecie, to zajmuje troszeczkę czasu, także no trochę to nam zajęło, także słuchajcie, no uwaga, już wam pokazuję, jakimi zwierzętami będziemy się teraz zajmować, także 3, 2, 1, no i mamy tutaj oczywiście psa, będziemy zarabiać na psach, otwieramy dzisiaj schronisko, także wydaje mi się, że spoko sprawa, a nie no tak naprawdę, no to słuchajcie, no ten piesek, kurczaczki pieczone, no miał iść, wiecie, gdzieś tam do lasu wywieziony miał być, także no myślę, że wezmę go, nie, wezmę go tutaj, niech sobie siedzi u mnie na gospodarstwie, w sumie mi nic takiego nie przeszkodzi, a może jeszcze popilnuję, tylko czekajcie, bo on mi tu zaraz ucieknie, ja może to zamknę, halo, kurna, zacina się ta brama, czekajcie, bo to się zacina wszystko. A nie, teraz ziemia podeszła, bo mi tutaj... O, już widzicie coś tam, kurczaczki? No widzicie, zaraz zresztą zobaczycie dalej. Tylko wam powiem jeszcze o psie. On... Możecie dawać imię jakieś dla niego w komentarzu. Może coś tam się uda, wiecie, coś wybrać, bo jak na razie jest bezimienny, anonimowy jest taki, wiecie. Ale on taki jeszcze spokojniutki, tutaj widzicie, on troszeczkę się boi, ale to... On się nie będzie bał niedługo. Dobra, dam mu trochę karmy, może przyjdzie sobie już... Trochę go telepie, jak widzicie, ale to nie szanuje. Dobra, idziemy teraz do rzeczy. Słuchajcie, jak widzicie, powolutku, ale może czekajcie, ja tak pójdę, żebym się nie wywalił. Tak pójdę, żebyście na razie wszystkiego nie widzieli. Więc słuchajcie, no także... może najpierw jakieś ujęcia z tej gospodarki, także słuchajcie. I to jest właśnie ta obora, o której właśnie... No, o której właśnie mówię. Dobra, słuchajcie, witam was już po ujęciach. No jak widzicie, no tutaj jest profesjonalizm zachowany, profesjonalizm. Jest to najnowocześniejsza obora, jaką właśnie w tych czasach właśnie można wybudować, także no zobaczcie sobie, także bo w sumie powiem szczerze, że się cieszę, bo w końcu idziemy właśnie w ten biznes. Jakoś tutaj słoma ze żniw, bo niedługo opryski, także już po opryskach to już tam wiecie, szybko zleci i już od razu żniwa, także słoma, elegancko, kupimy sobie jakąś belarkę czy tam też do kostek, zobaczymy jeszcze jak to pójdzie. No fajnie, fajnie, gospodarstwo się rozwija, widzicie, zaczynaliśmy od tutaj takiego czegoś, no i od razu już mamy tutaj oborę taką, znaczy no nie wiem jak to nazwać, no chyba obora, nie? Chyba obora dla krów, coś takiego. No widzicie, najnowocześniejsze tutaj drzewo bardzo eleganckie, tutaj mamy z betonu wszystko, no widzicie, no bardzo fajnie zachowane, tak? Profesjonalnie zachowane, widzicie, tutaj nie znajdziecie żadnej luki, tutaj nie będzie nam wiało. Dla krów, wiecie, powiem wam szczerze, że można tutaj pomieścić coś koło 10 krów, także naprawdę bardzo duża ilość. 10 krów to jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście 10 krów sobie zakupimy, no bo jesteśmy biznesmenami, tak? Także elegancko. Tutaj widzicie, jeszcze są maszyny, które mi pomagali. A, chciałem jeszcze podziękować ze wsi chłopakom, Antkowi, Krzysztofowi i tam jeszcze kilku chłopakom, którzy pomagali mi tutaj przy tej oborze, także dziękuję panowie, dziękuję bardzo. A tutaj maszyny od panów, którzy też przyjechali pomóc elegancko tutaj koparku, trochę teren porównać, bo zaraz zresztą pokażę wam coś zaraz, tam za tą. Zresztą pewnie widzieliście już trochę na tych, na ujęciach, ale pokażę wam, bo tam trzeba trochę też ogarnąć. No i oni to sobie zabiorą w jakimś tam czasie, na razie niech to stoi, mi to nie przeszkadza, mogę wam, no, mogę wam pokazać jak tutaj się prezentuje, patrzcie. Widzicie jak tu się prezentuje, kurna. No i muszę się przyznać, że trochę pospałem na tym łóżku, no to muszę się przyznać, bo wygodne nawet, wygodne. Tylko taką Rosją tutaj podjeżdża, nie wiem dlaczego, może Ukraina, nie wiem, tak jakoś, wiecie, coś ten deseń, dobra. Wychodzimy, koparka, czekajcie. Koparkę wam pokażę. Oj. A niestety zamknięta, widzicie? Kurde, zamknęli. Ale to dobra, to nie szkodzi, to i tak tam. Jakby co, to nic nie było. No co wam mogę tu powiedzieć? Tu mamy
Kupiłem takie ze złomu, takie beczki do tego, do mleka, żeby można było tam, wiadomo, mleko sobie elegancko tutaj w nich trzymać. Później przyjeżdżają jakieś te, wiecie, żeby odebrać. Co tutaj mamy? No tutaj jeszcze pozostałości po tym, po robocie. No tutaj, no to już widzieliście, tu też jakieś tam, tu mamy miotłę i widły, to tam nic takiego ciekawego. Tutaj profesjonalny taki płocik, wiecie, żeby nam krowy nie uciekły. A tutaj jest taka luka, nie? Na przykład ktoś by powiedział, że mogłem to jakby zbudować, że tak przesunąć tak tutaj, aż żeby to ten patyk był tu, nie? Patyk. No ten drąg, wiecie, o co chodzi, żeby był tu. Ale słuchajcie, ja mam bardzo kreatywny plan. I tutaj, w tym miejscu, znaczy zastanawiałem się, na przykład, żeby wybudować, albo nic nie budować i załóżmy belki tu trzymać. Jest taka opcja. Albo zrobić jakiś, nie wiem, jakiegoś blaszaka czy coś, ten deseń. Też jest taka opcja. Ale jest też opcja, żeby z kim się tutaj dogadać, żeby tego, tą słomę, te kuce, nie wiem po co te kuce tutaj są, żeby to wywalić, wiecie, bo to jest niepotrzebne. I tutaj zrobić drogę po prostu. Drogę taką, aż tam, czekajcie, może pokażę wam, gdzie to poprowadzi. Tutaj drogę tak bym pociągnął, tu. I droga by wychodziła aż tutaj na tą, no, polną drogę. Także elegancko, tu chyba nie wiem, czy nie jest też prywatna jakaś droga, bo. Chociaż może i nie, ale to ja bym sobie tutaj dołączył w razie czego, nie? Więc fajnie, a właśnie powiem wam, dlaczego ta droga tutaj, po co by to ona była. A była ona po to, że tutaj byłby silos na kiszonkę. Silos, no wiecie, miejsce na kiszonkę, żeby można było tutaj trzymać właśnie kiszonkę, wysypywać i elegancko by wszystko było, bo tak, stamtąd bym sobie przyjeżdżał z przyczepą z kiszonką i bym jechał, tu wysypał i od razu, bez żadnego zawracania. Elegancko, dobra, pokażę wam teraz tutaj z tyłu, jak to wygląda. Tutaj troszeczkę u sąsiada na polu kolega koparko zahaczył, także tutaj tak. Ale to spokojnie, jak coś to nie my. I tak, tutaj mamy taką też dróżkę. Jak widzicie, tu też jest taka trawa. Trochę widzicie, tu nie ma trawy. Tu jest, tutaj, bo tu jest ubite strasznie to ten. Dlatego tak wygląda, ale pokażę wam. Może najpierw tu zaprezentuję, powiem wam, o co chodzi. Dobra, przepraszam was najmocniej za cięcie, ale niestety musiałem na chwilę zrobić, bo ktoś tam powiadomienia na Facebooku wysyła i nie może się ograniczyć. Okej, słuchajcie, tutaj jest miejsce na wodę. Lejemy tutaj wodę, podchodzą sobie krowy, one sobie piją wodę, później musimy im dolać, wiecie, takie sprawy, no wiadomo, o co chodzi. Tutaj zamontowałem okienka, żeby nam się krowy nie podusiły, bo ten biznes by się wtedy nie opłacał, tak? Jakby nam się dusiły cały czas. Musieli tylko dokładać na utylizację, dobra, nieważne. Mamy tutaj, no i beczko podjeżdżamy. No, elegancko gnojowice sobie tutaj wyciągamy, bez żadnego problemu, podjeżdżamy tu, rurę, tutaj, o, dotykowe wszystko, nie? Rurę dotykową i elegancko to wszystko nam tutaj pracuje. Napełniamy, jedziemy i wszystko. No, mówię wam, no najwyższa klasa, tutaj no lepiej tego się nie dało zbudować. Też naprawdę bardzo dużo pieniędzy na to poszło, także fajnie, fajnie. No tam tutaj taki karmik dla ptaszków, tam sobie zamontowaliśmy też fajnie. Nie, no tak naprawdę tam wiadomo, wycieka te gorące, znaczy wycieka, gorące powietrze ucieka, wiadomo, żeby jakaś wentylacja tutaj była, bo to jest wentylacja na najwyższym poziomie. Jak widzicie, okna, no nie jakieś tam badziewie, tylko no nadają się, tak, nadają się po prostu, no nie ma co tutaj mówić. Co tutaj jeszcze dalej? Tutaj taki, coś takiego, wiecie, taka szopka mała, że można było tutaj coś postawić, żeby no, żeby coś było, tak, dodatkowy, jeszcze taki dodatkowy bajer, no można coś takiego domontować, nie trzeba, ale można, ja akurat, no wiadomo, domontowałem sobie, bo tutaj można coś postawić, nie wiem, jakąś przyczepę, czy beczkę, czy rozrzutnik, można jak najbardziej. A tutaj, no tu już byliśmy i pokażę wam właśnie o to tutaj otwardzenie. Jeżeli chodzi o tą trawę, bo miałem dokończyć, patrzcie, widzicie, tutaj jest skoszona trawa, a tutaj o dziwo jakoś urośnięta. A to dlatego, tutaj tak samo, że kolega mi mówi tak, słuchaj, ja ci dam taką trawę, że ona ci urośnie o tak, nie? Że szybciutko. Ja mówię, kurno, jakim to sposobem? On jeszcze jakiś nawóz tam przyniósł, coś takiego, przyniósł jakiś nawóz. Ja mówię, no dobra, no to spoko, nie? I on tą trawę, kurde, patrzcie, mówi, że jutro wstanie, już będzie trawa gotowa. Ja mówię, no to dziwne, bo to tak szybko raczej nie rośnie, nie? On tutaj rozsypał tą trawę, tu elegancko posiał. I jeszcze jakimś nawozem tam posypał. Ja wstaję rano, tu trawa kurna taka, nie? Już prawie sięga do kolan. Mówię, kurna, dzwonię tego, co się stało? Co to za nawóz taki był? Mówi, że sterydy tu posypał. No i słuchajcie, no trawa na sterydach. Nie wiem jak to nazwać inaczej, ale no po prostu szybko nam wyrosła. I tak ja trochę przystrzygłem jeszcze, skorzystając z kosiarki, która jeszcze, no już niestety poszła, ale trochę tutaj już i tak odrosło, także będziemy mieli problem z tą trawą, bo będzie nam rosła dosyć szybko. Ale wydaje mi się, że damy radę bez problemu, także no nie ma problemu. No słuchajcie,
Co ja wam mogę jeszcze tutaj pokazać? No, zasiadamy teraz do Maseja, bo tu nie ma coś więcej pokazywać. Ja pług podnoszę i musimy tutaj wykonać robotę, bo widzicie tam, tam jest utwardzona ziemia, to trzeba przeorać, bo no niestety tam już... To jest takie pole, będzie mniejsze pole. Zasiejemy tam sobie może ziemniaki czy coś takiego, może zobaczymy, no na pewno to kiedyś wykorzystamy gdzieś, nie? Żeby... Dobra, włączam tu, żeby wiecie, żeby coś tu pewnie postawić, ale jak na razie niech jest, dobra. Lecimy. Tu kawałka było borać, to później już będzie jakoś szło. Co bym wam tu powiedzieć? No fajnie, że udało się już to oborę postawić. Postawimy tak może na środku bardziej tego tutaj pola. Z tego względu, że jakbym postawił, tak jak wam mówię, tam bliżej, no to już bym nie miał możliwości jakiś tam, żeby to później... O kurde, może za blisko. Żeby to później, wiecie, tam coś może postawić. A można to fajnie wykorzystać, tak że wydaje mi się, że spoko sprawa. No plan był przemyślany, też plany wziąłem od Herosa, bo Heros ma taką samą oborę, także... plany wziąłem od Herosa, fajnie, że mi Heros takie plany użyczył, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bo się przydały, no przydały się, fajna obora tutaj. No i widzicie, elegancko się wpasowała też w klimat. No klimat polski, tak, klimat polski, no nie ma co tutaj jeszcze oszukiwać. Tutaj musimy przejechać tak, żeby było elegancko. Możecie, jak ktoś ogląda tego momentu, możecie napisać hashtag budowla, nie budowa, tylko hashtag budowla. No słuchajcie, zbudowaliśmy tu naprawdę konkretną budowlę, jeżeli o to chodzi. Na przykład, nie wiem, jak graliście jakieś Minecrafta, pewnie niektórzy nie grali, ale to budowle tam też się robiło, nie? Także tutaj też zrobiliśmy taką, tylko w może trochę innej formie. Dobra, tu trzeba jeszcze trochę zategocić. Nie będzie gitara, tu dojadę. O, i starczy. No tutaj będzie pole takie... Konkretne, no to nie ma tam, że takie małe, nie? Jest nawet konkret. Więc git, słuchajcie, ja tutaj sobie jeszcze podjadę. I starczy, bo tu nie ma co za dużo robić. Dobra, słuchajcie, no ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. No dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek. Z tego względu, że chciałem wam zaprezentować tą oborę. W następnych odcinkach na pewno będzie pewnie jakiś oprysk, bo tam już będzie trzeba niedługo wjeżdżać. No i co? No i słuchajcie, no widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście jakąś subskrypcję, jeżeli ktoś nie ma. No i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, no i siemaneczko.